Szanowna Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo, no cóż, rządzący zafundowali Polakom podwyżkę cen energii elektrycznej, a dzisiaj szukają winnych. Winni są poprzednicy, winna jest Unia Europejska, ale przecież 3 lata już rządzicie i wiedzieliście, co się dzieje, jaka jest cena węgla, jaka jest cena uprawnień do emisji. Nie było żadnej reakcji. I to miało przejść. Ta cena miała być na energię zaakceptowana. Minister na jednym z posiedzeń mówił wprost, samorządom nieźle się powodzi, mają wyższe dochody, jakoś sobie poradzą. Takie było stanowisko. Polacy też sobie poradzą, bo daliśmy pieniądze, 22 miliardy, jakoś to zniosło. Ale kiedy okazało się, że to jest nie do zniesienia, bo sypie się wszystko, w ślad za tym wzrostem cen, 80%, 70%, bo to jest taki rząd wielkości, to trzeba było coś zrobić. Tydzień temu dano sygnał, że będzie ustawa, wczoraj dopiero napisano ustawę. To jest bardzo zła ustawa, jej się nie da wprowadzić w życie. I dzisiaj, panie pośle sprawozdawco, cieszyć się, że wszyscy to poparli, a co, mieliśmy podpisać się pod tym, że Polacy dostaną 80-procentowy wzrost cen na energię? Poparliśmy to, ale to jest niewykonalne. To jest niewykonalne. Tą ustawą psuje się cały system energetyczny w naszym kraju. Psujecie system energetyczny. Nieprawdą jest na dzień dzisiejszy, że nie będzie podwyżek cen energii. Poprzednicy już tutaj mówili, bo my tylko te poboczne składniki obniżamy. Natomiast ceny energii wzrosną i na rachunku każdy ujrzy wyższą cenę za energię elektryczną. Co będzie z samorządami na dzień dzisiejszy? Nikt nie dał odpowiedzi. Kiedy samorządy mogą zacząć kalkulować nowe ceny energii? Bo przecież kontrakty podpisane, umowy podpisane, pytanie kiedy? W marcu, w kwietniu? To samorządy działają ciągle. I teraz tak. System energetyczny, który powinien być spójny, który nie może być regulowany z dnia na dzień, w tym momencie się nam sypie. Sypie się i to będzie nie do opanowania. To jest chwilowe zatrzymanie, wstrzymanie podwyżek rachunków, nazwijmy to, bo nie energii, rachunków za dostarczony prąd. Natomiast w przyszłym roku, pod koniec przyszłego roku, a już w 2020, to będziemy mieć w dwukrotnym wydaniu, bo przecież nowe opłaty dojdą. Nowe opłaty dojdą, opłata mocowa, która już zakłada podwyżkę cen. A jeszcze chcę wrócić do tego, że koszty energia, skaźnik przesyłowy. To przecież rok temu podnieśliście o 50%. Podnieśliście o 50% i tak moglibyśmy szukać w przeciągu ostatnich 3 lat kilku podwyżek cen na energię elektryczną. My zgłosimy kilka poprawek, które może w jakiś sposób ucywilizują ten zły projekt, bo naprawdę to jest pozorny projekt. To jest projekt, który ma dać sygnał obywatelom, Polakom, jak to wspaniale naprawiacie błędy po poprzednikach, a to są wasze błędy. To wy poczyniliście te błędy. Bo jeżeli premier mówi o 50% wzrosła cena energii, przesadzając tutaj, to nawet gdyby tak było, to było przez 8 lat, czyli o 6%, a wy 80% w jednym roku fundujecie. No i co? Więc jedna z naszych poprawek idzie w kierunku zmniejszenia VAT-u na energię odnawialną. Myśmy proponowali tą ustawę miesiąc temu, odrzuciliście w pierwszym czytaniu, bo to była nasza ustawa, a nie wasza, żeby zmniejszyć z 23 na 8% VAT, o 15%. Dać ludziom szansę, niech sobie zakładają instalacje fotowoltaiczne, niech inne urządzenia. Odrzuciliście to. Byłoby troszkę więcej prądu odnawialnego, mniejsze by były koszty emisji, mniejsze by były koszty emisji. I wszystkie te wasze działania z zaniechaniem w zakresie energii odnawialnej dzisiaj mają odzwierciedlenie w cenach emisji.
Bo nie trzeba by tyle uprawnień do emisji, kiedy mielibyśmy czystą energię. Więc to też jest przykład, jak przez 3 lata można zepsuć cały system. Pani marszałek, składam 5 poprawek.